Hej kochani, witajcie na naszym kanale, witajcie w nowym filmie. Znowu jesteśmy z doktorem Ząbkiem i dzisiaj będziemy dla Was testowali grę. Tak, witajcie, dzisiaj będziemy dla Was testowali grę Super Digi King Game. Bardzo fajną. Tak, dziękujemy za ten wspaniały wstęp, doktorze Ząbku. Masz rację, dzisiaj będziemy testowali grę Super Digi King, w której będziemy musieli, zobaczcie, polować na te wystające z ziemi pyszczki. To są chyba krety? Chociaż nie jestem pewna. Będziemy mieli, zobaczcie, młotek, którym będziemy musieli te pyszczki uderzać. Jest to gra dla dzieci od 3 roku życia, elektroniczna, na baterię. I tutaj mamy napisane, że te właśnie zwierzaczki, te myszki, czy w końcu krety, będą naprawdę krzyczały, także no ja jestem bardzo ciekawa, jak to działa. Tak będzie gra wyglądała. To jest chyba na czas, nie, tutaj nam się chyba pokazuje punktacja, nie czas. Zaraz sobie to wszystko zobaczymy, przetestujemy ją oczywiście na żywo dla Was. Najważniejsze rzeczy już wiemy, że będzie właśnie, będą te zwierzaczki, będzie młotek i będzie dźwięk. Także wyjmijmy sobie ten zestaw. Uwolnijmy go z opakowania i zobaczmy. A zobaczcie, mamy tutaj takie przystawki, żeby nam się ten zestaw nie przesuwał. To bardzo przydatne, bo tutaj pewnie będzie dużo emocji podczas tej gry i mogłaby nam ta gra spaść, gdyby nie miała tych przystawek. Tutaj mamy przełączniki, mamy różne tryby gry. Tutaj trzeba wsadzić baterię. Ok. Także ja zaraz wracam z bateriami. Zestaw jest już zupełnie gotowy do rozpoczęcia jego testu, czyli możemy zaczynać. Dobra. Przygotujcie się, bo to może być ekstremalne. Gdzie to się włącza? Tutaj? Czemu nie działa? Baterie są już w środku, ale coś mi tutaj nie działa. O, dobra, udało się. Mamy wprowadzenie. Okej. I musimy wszystkie 4. I naszym zadaniem jest, zobaczcie, wciskać, chciałam powiedzieć bić, no ale to by było takie właśnie niezbyt przyjemne. Po prostu uderzamy te pyszki, które się świecą. Tutaj potrzeba skupienia. Dlatego właśnie mało mówię. Dobra, udało nam się zdobyć 44 punkty. Wow! Nawet nie wiedziałam, że tak dużo mi się udało ich pouderzać. I od razu druga runda. Wow! Tempo szaleńcze. Aż się w oczach mieni. Na pewno jest to gra rozwijająca koncentrację i spostrzegawczość. Wow, 80? Super. Dobra, runda 3. Tempo jest naprawdę szybkie. Tym razem mam 117 punktów i te punkty się z każdej rundy sumują. Runda 4, ale muszę zrobić pauzę, także można sobie w dowolnym momencie zapauzować, iść odpocząć albo coś zjeść. A jeśli tego nie zrobimy, to gra będzie trwała cały czas w nieskończoność. Oczywiście po wyłączeniu nam się punkty resetują. Mamy różne tryby. O! To jest inny język! Czyli może mamy po prostu 4 języki. Słucham? Czyli mamy angielski. Mamy angielski, mamy hiszpański i mamy szczekanie. Dobra, zaczynamy jeszcze raz. Dobra, 58 w pierwszym podejściu, czyli lepiej niż ostatnio. Nieźle. Runda druga. Punktów po rundzie drugiej. Dobra, mogę wyłączyć. Bardzo ciekawa gra, naprawdę tempo jest szalone. No, mega szybko, ale super ci poszło. A dziękuję, doktorze Ząbku. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. Także tak to wygląda. Czekamy na wasze komentarze. Jak wam się ta gra podoba, napiszcie nam koniecznie. Czekamy na kciuki w górę albo kciuki w dół, to też będzie wasz komentarz do tego filmu. I pamiętajcie, żeby nas subskrybować, żeby nie ominął was żaden film. Gra szalona, zręcznościowa, na koncentrację, na rozwijanie właśnie skupienia się przez dłuższy czas. Napiszcie mi, co o niej sądzicie. Według mnie świetna rozrywka, właśnie. Można się odstresować albo zestresować, zależy od tego, jak reagujecie na takie gry. Dziękujemy za oglądanie, super gra, nazywała się Super Digi King i do zobaczenia. Tak, do zobaczenia, na razie. To był doktor Ząbek i ja. Na razie.